dusza Sybiru żyje. Myślę, że pamięć, o której tutaj mówimy i nad którą ustanawiamy swoje warsztaty pracy, prawda, tak jak tu w Muzeum Sybiru, tak jak my w Pograniczu i gdzie indziej, ma to do siebie, że pozostaje żywa, jeżeli nie zamkniemy jej w gablocie tego, co było i jest minione, prawda? Tylko że ona będzie z jednej strony dawała zadośćuczynienie tym, którzy przez to przeszli i nie powinni zostać zapomniani, bo to też przecież zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że to w ogóle gdzieś zasypane kurzem zostanie. Więc niewątpliwie jest to olbrzymia praca muzeum i jego powstania, prawda, tutaj. Ale z drugiej strony czujemy, że jeżeli nie uchwycimy takich czułek wobec tego, co dzisiaj wokół nas się dzieje, to ta pamięć zacznie martwieć, prawda, zacznie kostnieć.